lepiej spójrz. Ja zmieniać się nie będę i jestem przekonany, że te wszystkie przemiany to przejściowe stany, a te wszystkie banany na helu, mówię ci dalej się tak kieruj, a zobaczysz skutki twojej głupoty. Ciągle mówisz, że nie jarają cię te loty, to po co komuś mydlisz oczy? Palisz brauna, to jak spoko skoczysz, no i dosyć. Nie będę cię obrażał, bo i tak samemu sobie problemy będziesz stwarzał. Nie widzisz już problemów? A ile jesteś w hajsie? Wszyscy cię szukają, a ty siedzisz gdzieś na klatce. Weź lepiej spójrz, spójrz swojej matce. Sprawdź jaki ból sprawiasz przez tą akcję. Szybko to rzuć, póki w rękach szanse. Jeśli nie podołasz, życie twoje nieważne. No pomyśl, czy naprawdę było ci tak źle? Czy musiałeś się wpieprzyć w ten hell? Nie być gorszym od innych, to był twój cel. Ja wiem, a teraz prześladuje cię twój cień. Weź lepiej spójrz, spójrz swojej matce. Sprawdź jaki ból sprawiasz przez tą akcję. Szybko to rzuć, póki w rękach szanse. Jeśli nie podołasz, życie twoje nieważne. Weź lepiej spójrz, spójrz swojej matce. Sprawdź jaki ból sprawiasz przez tą akcję. Szybko to rzuć, póki w rękach szanse. Jeśli nie podołasz, życie twoje nieważne. Popatrz swojej matce w oczy, twoje zachowanie jeszcze nieraz ją zaskoczy. Dlaczego twoje dzieciak życie umoczył? Bo co? Bo twarde są na tobie. Póki jeszcze masz szansę, to odstaw to chłopie. Hajsodawcy są już na tropie, bo to nie tylko po głowie kopie, ale jeszcze po portfelu. Przez chwilę szczęśliwy, bo trochę helu. No i co z felu? Twoja matka zapłakana, bo dzieciaka szansa tak szybko zmarnowana. Weź stąd łapy, tak jak było na początku, ty nie kuma swojego życia wątku. Bo chodzi tylko o to, by było dobrze. Już Mokotów mówił o tym, że szykuje sobie pogrzeb. Temat przez niektórych może był wykorzystany. Ja jednak o tym wiem i opisuję te bałwany. Opalana folia na siódmym piętrze w klatce. I spójrz w oczy swojej matce. Weź lepiej spójrz w oczy swojej matce. Sprawdź jaki ból sprawiasz przez tą akcję. Szybko to rzuć, póki w rękach szanse. Jeśli nie podołasz, życie twoje nieważne. Weź lepiej spójrz w oczy swojej matce. Sprawdź jaki ból sprawiasz przez tą akcję.